Uczeń mistrza Wita Wit stworz zabija anioła Okrutnie dobry, brodaty człowiek Wawrzuś i święci z ołtarza Legenda o wniebowzięciu niebowzięciu Po co przyszedł do warsztatu gwardian Bernardynów. Biedny był ksiądz Kanonik długoż, biedny od wczoraj arcybiskup Lwowski. W samo południe oczekiwał zapowiedzianego przyjścia księdza podkanclerzego z nominacją co było dla nich kłopotliwym z dwóch względów. Pierwszy ten, że Długosz nie lubił wszelkich ceregieli dworskich i urzędowych oracji. Powtórę, osoba Stanisława kurozwęg przypominała mu zbyt przykre chwile. Przybierać twarz w uprzejmość, prawić słówka wytworne i ostatecznie dziękować, jeżeli nie za dekret, który był dziełem i łaską króla, to za jego doręczenie. Wszystko to było Długoszowi bardzo nie w smak. Niepodobieństwem jednak było wymigać się od tej pańszczyzny, obyż ją przynajmniej uczynić jak najkrótszą. Dla chcącego nic trudnego ksiądz długoż wynalazł sposób. Wysokie dostojeństwo arcybiskupa, choćby nawet dopiero co mianowanego, dawało od razu pewne przywileje. Na przykład mógł taki książę Kościoła podtrzymać gościa niższego hierarchią w poczekalni małą chwilę. Zaś kto znał pyszałkowatość księdza podkanclerzego, wiedział, że takie minuty oczekiwania dotkną go niemile, skutkiem czego nie roztworzy upustów swego krasomówstwa, ani się rozpłynie w komplementach, ino załatwi rzecz krótko i sucho. Długoż znał Stanisława skurozwęg. Przy tym inną jeszcze sprawę miał na głowie, a załatwienie jej wiązało się zręcznie z przytarciem rożków księdzu podkanclerzemu. Spojrzał na zegar klepsydrowy, dwóch godzin brakowało do południa. Właśnie czasu wystarczy na wszystko. Zadzwonił. Wawrzek z rozjaśnioną twarzyczką wszedł i stanął przy drzwiach. Biegaj do pana Żegoty. Pokłoń mu się ode mnie i proś, żeby wstąpił zaraz. Mam mu coś powiedzieć. Jego miłość pan Żegota z Proszowic, daleki krewny długosza, zajmował dwie izdebki w domu księdza kanonika na dole. Dostawał żywność i opał. Stróż miał przykazane obsłużyć go uczciwie, a za to wszystko obowiązany był spełniać polecenia księdza wuja, tak długosza nazywał, i być na jego rozkazy. Od czasu do czasu dostawał po kilka złotych, z czego sobie sprawiał skromne ubranie. Przyszedł naturalnie czym prędzej, a rozmowa trwała krótko, bo się księdzu bardzo śpieszyło że mi się wasz jak należy, to pomyślimy o panikło od niedzieli, bo ten widziałem już się przeciera. Jeżeli wasza przewielebność raczy zezwolić, rzekł pan Żegota całując księdza w rękę, to zreasumuję jego instrukcje. Pan Żegota lubował się w wyrazach łacińskich. Tedy mam pilnie oczekiwać na aula przybycia księdza podkanclerzego, przyjąć go honestissime i stan tepede lecieć do pracowni księdza wuja a w rzeczy weryfikować. Zali wróci z miasta albo nie. Następnie Denowiter jawić się przed oblicznością księdza rozwęckiego i o chwilę pacjencji upraszać, a dyskursem dwornym zabawiać. Konkluduję, że nie zobaczyłem ani słówka. Wyśmienicie. Masz więc przyjść dobrze przed południem, by ksiądz pod kanclerza ani momentu sam nie pozostawał. Jędrzej niech nikogo nie odprawia od bramy. Wracam niebawem. Wawrzuś! Jest, zapiszczało od proga. Wybierz spośród onych twoich robutek, matusiną główkę, jaśka, kościółek, pójdziemy na miasto. Wawrzek otworzył szeroko usta. Po co brać to wszystko? Czy ksiądz Kanonik zaniesie te drewniane grzechy do Wisły i wrzuci na największą głębię? Czy poprosi ojca Szymona, by odczytał egzorcyzmy nad jego głową? Słusznie, tatuś zawsze powtarzał, że dziecko czarownik urzekł. No dobrze, niech będą egzorcyzmy. Ale topić w Wiśle Matusie? Choćby podobieństwo Matusi. Wyszli na ulicę. Ucieknę, albo co? Pomyślał, próbując uwolnić się od trzymającej go ręki księdza. Jakże uciekać, kiedy mocno trzyma i gdzieś wiedzie. Zawrócili z ulicy kanonicznej, w poselską i weszli do narożnego domu po lewej stronie. Sień krótka, wąska, za to podwórze ogromne niczym jaki rynek. Więcej niż połowę tego placu zajmowała obszerna szopa z desek. Ksiądz przystanął i pytał o coś przechodzącego chłopca w szarym fartuchu, aż po szyję, spod którego wyzierały białe rękawy od koszuli. Wawruś rzucił obojętnie okiem w prawo, w lewo zobaczył kilkanaście pni bukowych i lipowych, wspartych o mur wzdłuż jednego boku podwórza. Przy nich leżały ociosane siekierą białe kloce drewniane. Trochę dalej, przy drugiej ścianie, znowu kłody jakoś cudacznie pociupane. Górą zdawało się, jakby coś trochę podobne do głowy. Potem, niby jakieś ręce niewyraźne. To znowu, kawał drzewa leżał na ziemi. Przysiągłbyś, że wielkie skrzydło. Na co takie? myślało dziecko. Z boku schody prowadziły naganek, przez który się szło do mieszkania. Szopa miała trzy szerokie okna i drzwi, w tej chwili na otwarte. Chłopak w fartuchu wskazał ręką w tę stronę i ksiądz kanonik szedł ku szopie, ciągnąc wawszka za sobą. Jeszcze ich kilka kroków dzieliło ode drzwi, gdy usłyszeli głos jakiś niski, donośny, wyraźnie bardzo zagniewany. Ktoś krzyczał ze złością, ktoś drugi odpowiadał, hałas coraz się wzmagał. — Nie będzie widać, powiadasz? Tak wysoko powiadasz? — wołał głos pierwszy. A juści, będzie tak to widział, dwadzieścia łokci od ziemi zali obie stopy jednak o długie, drwiąco wrzeszczał głos drugi. Tak? To gdyby ci o ludzkie oko nie chodziło, partoliłbyś jedno za drugim. A dla kogo robisz? Dla Boga Wszechmogącego, do kościoła na ołtarz. I gadanie. Co wam ta oto? Co? Głos pierwszy aż chrypył z wściekłości. Co mi o to? Za sto lat, za dwieście, za trzysta ołtarz stał będzie w kościele. Moje kości dawno w proch się rozsypiała, chwała mistrza wita wieki przetrwa. A ten jakiś pyta, co mi o to? Tyle mi o to, wiesz? Tyle mi o to. Robota z mego warsztatu moją jest, a kiedy niegodna mnie, to ja jej. We drzwiach szopy ukazał się człowiek olbrzymiego wzrostu, z twarzą rozognioną szałem gniewu, ze zwichrzoną brodą. Trzymał oburącz za nogi jakąś drewnianą figurkę wielkości kilkuletniego dziecka. Skoczył ku stosowi pniaków leżących na boku, podniósł posążek wysoko ponad głowę, zamachnął się i żnął nim o twarde kloce. Poleciały trzaski na wszystkie strony. Z nieudałej roboty nie zostało nic. No, tak! rozśmiał się pogardliwie i otarł pot z czoła. Rzucił okiem po podwórzu i spostrzegł Długosza. W tejże chwili złość znikła. Twarz rozjaśniła się wielkim zadowoleniem. Skłonił się z uszanowaniem i podszedł skwapliwie ku gościowi. — Dawno oczekuję odwiedzin waszej przewielebności — rzekł zupełnie spokojnym głosem, bez najmniejszego rozdrażnienia. — Trzeba mi waszej rady w niejednym względzie, a jakoś w ostatnich czasach skąpicie mi swojej łaski. — Wybaczcie, mistrzu. Duch ochoczy ciałom dłe. Wiadomo wam, że kończyłem ostatni tom mojej kroniki, a w podeszłych leciech opornie praca idzie. Zawziąłem się sam na siebie, że nie pomyślę o czym innym, póki tego zadania, któremu część żywota poświęciłem, nie dokonam. Od dwóch dni jestem wolny. Dziś do was przychodzę. Każdego dnia radbym was tu miał, i dla siebie samego jako przyjaciela, i dla pożytku mego dzieła, przy którym nie ino moja myśl, a sprawność ręki wszystko zdoli. Jeszcze oka mądrze patrzącego mi potrza, co by uwidziało to, czego ja sam nie dojrzę. Robota musiała postąpić, od kądem tu był, zapytał długoż. Nie tyle jakby się należało, choćby mi się wszystko darzyło po myśli, jeszcze to długie lata upłynął, zanim pierwszą mszę świętą odprawi jego przewielebność ksiądz archipresbiter przed wielkim ołtarzem u panny Maryi. Wiadomo wam, że wszystkie osoby głównego wizerunku chcę wykonać własnoręcznie. Zda mi się czasem, że mi życia nie starczy, że to zadanie nad siły jednego człowieka. A znów są dni, gdzie mi robota ptakiem leci i co wczoraj było niepodobieństwem, dziś rośnie w rękach. Mnie samemu na podziw. Pomniejsze obrazy robią starsi uczniowie i najzdatniejsi strzeladzi. Ale czy to człowiek może liczyć na sumienność i dbałość? Partacze są, ducha w nich nie masz i gdyby mi cugli popuścił. Przed chwilą zabiłem anioła, widzieliście? Rozśmiał się swobodnie, bez śladu gniewu. Raczcie wejść, chciałbym wam coś pokazać. Weszli do szopy, wawrzusiak cień zapiętami jego przewielebności. Tedy, jaką sobie z waszą i Kalimacha pomocą umyślił, ołtarz uczynię w podobieństwie szafy zamykanej. Gdy otwarta, widny będzie środkowy główny obraz, czyli zaśnięcie Panny Maryi otoczonej dwunastoma apostołami. Na drzwiach zaśie po trzy mniejsze obrazy, przedstawiające ważniejsze fakta z życia Chrystusa Pana. Gdy się skrzydła drzwiów zawrze, umieszczę na nich znowu po trzy wizerunki, a na bocznych, nieruchomych tablicach z lewej i z prawej takoż po trzy. Co dalej, a raczej co wyżej? W niebo wzięcie i ukoronowanie Panny Maryi, jako też anioły ku jej służbie wzlatujące. Odznaczyłem sobie dopiero liniami w abrysie, ale póki rozpoczętych robót się nie skończy, nie tykam tamtego. Zechciejcie tedy zobaczyć, tu jest dwunastoletni Jezusik nauczający w kościele. Malutką osóbkę Pana naszego, że załem sam, jako też postać mędrca z lewej i arcykapłana z prawej. Jakoż się wam zdają? Długoż klasnął w ręce. Bóg wam daj zdrowie, mistrzu. Toć Kalimach omal nie przemówi. A i Gniewa Oleśnickiego utrafiliście na podziw. Tu za zaś na dole, pojrzyjcie, usadziłem dla pamiątki wielebnego Jana Heideka, przyjaciela mojego i protektora. Gdyby nie gorące jego przemowy za mną w komitecie, kto inszy dostałby zamówienie na to dzieło? Przecież tak w pomniejszeniu go uczyniliście? Sam tego chciał, z pokory. Na tej znów tablicy macie narodzenie Maryi Panny. Dziwnie wydarzony wizerunek. Zaiste, chwalił długoż. O niczym nie zobaczyliście, a mimo to na tłoku ani zamieszania cale nie masz. I kąpiołkę dziecińce gotują, i usługa wedle świętej Anny, i ława z przyborami do wieczerzy. Sąsiadka w odwiedziny przyszła. Aż radość serce ogarnia, jak to wszystko wyraźnie urobione Wawrzuś stał o półtora kroku za kanonikiem Oczy jego stawały się coraz większe Darujcie, wielebny panie, że was tak długo samolubnie własną sprawą trudnie A spocząć nie proszę Hej, Krystek, podaj zydle Usiedli obaj na uboczu, pod oknem Stwórz bardzo wesoły i rozgadany wskazywał ręką szczegóły i ornamenta przez czeladników z grubsza obrabiane, którym on sam nadawał cechę artyzmu ostatnim dotknięciem dłuta. Ksiądz kanonik obejrzał się za Wawrzusiem i skinął ręką, a gdy się przybliżył, wziął odeń związane w chuście rzeźbione figurki, rozwinął szmatkę i nic nie mówiąc, położył wszystko stwoszowi na kolanach. Ten brał małe rzeźby jedną po drugiej. Przypatrywał się im również w milczeniu. Tylko brwi podniósł wysoko i coś mu drgało w twarzy. — Skąd to macie? — zapytał po chwili. — To są zabawki mego pacholika, tego tu malca. Chciałem się was zaradzić, czy warto go kształcić w rzeźbiarskim kunszcie albo nie. Widztwosz wstał z ławy, podszedł do Wawrzusia, Zgiął się niemal w pół i zajrzał dziecku w oczy. To nie może być. Omyliliście się. Wasza wielebność niepodobna, aby to dziecko. Jakożbym śmiał twierdzić coś, czego bym nie był pewny, odparł długoż poważnie. Widziałem chłopca przy robocie. Ksiądz kanonik w swym powolnym sposobie nie domówił ostatnich słów. Gdy stało się coś nieprzewidzianego. Stworz porwał wawrzucia na ręce i pobiegł z nim ku drugiemu oknu, gdzie stała jakaś niewykończona rzeźba. Postać więcej niż naturalnych rozmiarów. Figurę otaczało rusztowanie. Trzeba bowiem było wyjść po schodkach, by rzeźbić głowę i ramiona. Długoż patrzał i zdumiewał się, zwłaszcza tym, że dziecko nie miało wcale przestraszonej twarzyczki. Owszem, objęło nieznajomego człowieka poufale za szyję. Widztwórz skoczył dwoma krokami na deskę i pokazując Wawrzusiowi wspaniałą, wyrazistą głowę apostoła, zawołał: Powiedz, synku, radbyś umieć wyrzezać takiego świętego? O Jezu, a radbyś uczyć się u mnie? O Jezu! No to umowa zawarta, zaśmiał się mistrz donośnie. Z dniem dzisiejszym biorę cię do terminu. A za jakie sześć roków, gdy wola Boska będzie potemu, a posłuszniej z wytrwaniem robił będziesz, co ci każe i jak ci każe, to zobaczymy. Zali naprawdę nie żal wam trudu dla takiego maleństwa? Spytał długosz. Toć to dziecko ani dziewięciu lat nie ma. Stworz postawił wawrzusia na ziemi i szepnął księdzu do ucha. On dziś więcej wart niż ci wszyscy razem. I wskazał ręką na czterech czeladników. Obdarzony od Boga, za niedługie lata, wspomnijcie moje słowa, chluba mi z niego urośnie. Nie dożyje, rzekł długoż smutnie. Wawrzuś z sercem pełnym wdzięczności dla okrutnie dobrego, brodatego człowieka, jak sobie stwosza w myśli nazwał, kręcił się po pracowni i zaglądał w ręce każdemu robotnikowi. To cię on tu już domowy. Mistrz go chce uczyć, nazwał go synkiem. Jeden z czeladzi pokazał mu osła, mającego leżeć przy żłóbku w scenie narodzenia pana Jezusa i wołu, któremu właśnie wygładzał rogi. E, ja by go nie tak zrobił! zganił malec. Za nadto spaśny, prawdziwy wół nie tak wygląda. Oho, komu to starszych uczyć? z szyderczym śmiechem odpowiedział czeladnik. Ale stworz, który właśnie jakiejś głowy anioła szukał niedaleko dla pokazania jej Długoszowi. Usłyszał te uwagi dziecka i podszedł do rozmawiających. Rzucił okiem na robotę i spytał Wawrzusia. — No, a jakże ten wół ma wyglądać, co by nie był spaśny? Trzemu zaznaczyć ziobra na bokach, zaraz przychudnie, bo tak jak jest teraz, to ledwie nie pęknie, paskudnie patrzeć na niego. I pysk mu trzeba przykrócić. I no trochę, niewiela, o tyćko. Jakoś ci się widzi Jurek? Dobrze radzi to dziecko? Czeladnik milczał na dąsany, a mistrz nie domawiał mu już więcej, tylko powrócił do gościa. — O raju, stanko! — zawołał Wawrzuś, biegnąc ku drzwiom z wyciągniętymi rękoma. — Wawrzuś! — odpowiedział również wesołym okrzykiem wchodzący. Objął dziecko w pół, podniósł w górę i pocałował. — Cóż za nowina! Skąd się znacie? — spytał stworz. A to ten pacholik maluczki, pamiętacie, ojcze, com to wam opowiadał, że mi zginął na rynku. Przy koniku! Cóż ty tu robisz, Wawrzuś? — Pogadacie se potem, rzekł ojciec. Teraz pójdź, pokłoń się jego przewielebności. Tak dawno się nie widzieliśmy, nawet nie miałem kiedy pochwalić się księdzu Kanonikowi, że mój Stanko już powrócił. Aleś też sporo uruzł za te dwa lata, rzekł długoż. Ojca dogoniłeś, czy Ano i w głowie przybyło? Rzetelnie pracował, nie można przyganić, odparł stworz. Świadectwa od Lebrechta ma piękne. A to się wam przyda przy robocie ołtarza. A jakże? Gdzie ino będzie potrzebne jakie złocenie, to już jemu powierzę. Zresztą i snycerz z niego nie najgorszy. Pogawędziwszy jeszcze z pół godziny, mniej więcej tyle, aby ksiądz pod kanclerzy miał sposobność zniecierpliwić się oczekiwaniem. Długoż powrócił do siebie zabierając jeszcze Wawrzusia, którego dopiero za kilka dni miał przysłać z przystojną wyprawą w szatkach i bieliźnie Od tego dnia upłynęło trzy lata. Wawrzuś, choć najmłodszy wiekiem, przerastał uczniów Mistrza Wita uzdolnieniem i zapałem. Z początku dostawał niepotrzebne zrzynki drzewa, na których się uczył i wprawiał rękę. Trwało to długo, więcej niż rok. A chłopiec ani się temu dziwił, ani się zniechęcał, że tylko jakieś łuki, wykrętasy, półkola wyżynać mu każą. Mistrz stworz ciągle go miał na oku i zawsze jakimś przychylnym słowem zachęcał do wytrwałości. Po upływie kilkunastu miesięcy malec dożył wielkiej chwały, bo mu powierzono rzeźbienie kroksztynów i baldachimów do małych posążków ustawionych w obramieniu głównej części tryptyku. Dumny był, że jego ręce przyczyniają się do spełnienia wielkiego dzieła. Gdy mu się zadana robota szczególnie dobrze udała, mistrz pozwalał w nagrodę oglądać gotowe obrazy albo stać tuż przy sobie i patrzeć, jak rzeźbił. Dobrze było Wawrzusiowi ustwosza. Gdyby nie tęsknota za matką, ojcem, za porębą i najserdeczniejszym Jaśkiem, nic by mu do szczęścia nie brakowało. W godzinach wolnych od obowiązkowej pracy bawił się na dawny sposób wyżynaniem ptaszków i zwierzątek. Pewnego dnia Krystek mozolił się nad jaszczurką, która miała być użyta w ornamentach predeli. Część ołtarza, wąska i podłużna, znajdująca się tuż ponad męsą, czyli kamiennym stołem, na którym się msza święta odprawia. Spostrzegł to Wawrzuś i błagał go jak o największą łaskę, by mu dał skończyć za siebie tę robotę potajemnie. Przypomniała mu się owa nieszczęsna jaszczurka, pierwsza przyczyna jego wygnania z poręby, tylu dziwnych wydarzeń i nareszcie tak pomyślnej zmiany w jego życiu. Schował się za olbrzymią figurę świętego Jakuba Apostoła i w tej bezpiecznej kryjówce, marną, sztywną, prawdziwie drewnianą jaszczurkę zmienił swym czarodziejskim dłutem w stworzonko naturalne w ruchu, z figlarnymi oczkami, pełne życia. Gdy czeladnik odniósł stwoszowi skończoną robotę do obejrzenia, mistrz rozśmiał się w głos zadowolenia. A toś mi sprawił niespodziankę, zawołał. Pierwszy raz odkąd jesteś u mnie, zasłużyłeś na pochwałę. I no tak dalej jak dziś, a wart będziesz nazywać się uczniem Wita. Ale niestety. Następne roboty Krystka nie miały w sobie tego piętna talentu, co ja szczurka. Jak był rzemieślnikiem bezdusznym, tak rzemieślnikiem pozostał. W ciągu tych pierwszych lat nauki Wawrzusia, dwa smutne wydarzenia zapisały się w jego sercu na wieczną pamięć. Umarł długoż. Nie doczekawszy nawet wstąpienia na arcybiskupią stolicę. Tak właśnie jak od roku przeczuwał. A w lipcu 1482 roku umarł pierwszy opiekun i dobroczyńca Wawrzusia Szymon z Lipnicy. Pogrzeb Długosza z domu pod Wawelem, do kościoła na Skałce, gdzie jako fundator i dobrodziej klasztoru Paulinów miał być w podziemiach pochowany, odbył się z niezmierną wspaniałością. Ilu było w Krakowie księży, zakonników, braci zakonnych, jakieś kilkaset ludzi, wszyscy się stawili dla oddania ostatniej posługi arcybiskupowi. Od stóp Wawelskiej Góry, ulicą Stradomską i Kazimierzem Aż do skałki ciągnęły się podwójnym szeregiem białe komrze, habity brunatne i szare, zakapturzone głowy Dominikanów, szli członkowie kapituły w żałobnych ornatach, płomień świec w rękach duchowieństwa zdawał się w blasku słonecznego dnia brudno-czerwony, a nad tysiącem światełek, poruszanych wiatrem, unosił się szarawy, przejrzysty dym. Tuż przed wozem żałobnym szedł Jan Rzeszowski, biskup krakowski, w asystencji najstarszych kanoników. Obok niego infułat archipresbiter, proboszcz kościoła panny Maryi i opat tyniecki. Sześć koni w czarnych kapach ciągnęło wóz czarnym suknem okryty i choliną przybrany, a na nim w wysoko ustawionej trumnie zwłoki zmarłego. Pierwszy zawozem szedł król Kazimierz z czterema synami, dalej senatorowie i dostojnicy państwa, urzędnicy, dworzanie królewscy i tysiące ludu, po większej części z ciekawości na widowisko zgromadzone. Szedł i pan Żegota, serdecznie stroskany, choć wuj w testamencie zapewnił mu spokojne utrzymanie do śmierci. Szedł stworz z synem, a za nimi Wawrzuś. Oszołomiony tłumem, światłem i śpiewem, mniej rozumiejący powagę chwili, raczej przejęty wspaniałością obrzędu i malowniczym widokiem. Gdy w rok później gruchnęła po Krakowie żałobna wieść, że opiekun nędzarzy, pocieszyciel nieszczęśliwych, kaznodzieja i spowiednik najgorliwszy, ojciec Szymon z Lipnicy, zaraziwszy się morowym powietrzem przy pielęgnowaniu chorych, zeszedł z tego świata, Cała uboższa ludność Krakowa zakrzyczała płaczem wielkim. Cisnęły się tłumy do furty klasztornej i nie bacząc na straszność zarazy, żądały widzieć po raz ostatni swego dobrodzieja. Zakonnicy z rozkazu wielkorządcy Krakowa nie wpuszczali nikogo, a nawet w obawie o zdrowie braci klasztornych przyspieszono pogrzeb. Był to obchód zupełnie odmienny od poprzedniego opisanego. Sami tylko Bernardyni zajęli się złożeniem do grobu swego zmarłego brata. Żaden klasztor nie uczestniczył w nabożeństwie, które odprawione zostało przy drzwiach zamkniętych. Usunięto kilka tafli posadzki tuż przy progu i młodzież zakonna wykopała w tym miejscu dół głęboki, gdyż ojciec Szymon prosił umierając, by go pochowano pod progiem jako najnędzniejszego grzesznika. Posadzkę wprawiono na powrót szczelnie i tylko imię zmarłego wyryto na kamieniu. W parę dni później rzucili się ludzie pielgrzymką do tego grobowego kamienia. Przynoszono chorych, a nawet umierających. Wracali o własnej sile do domu. Ślepi odzyskiwali wzrok. Chromi władzę w nogach. Utopione dziecko od kilkunastu godzin zmarłe matka położyła na grobie Szymona z Lipnicy i obudziło się do życia. Cały Kraków rozbrzmiewał chwałą świętego, co za życia mienił się być najnędzniejszym z grzeszników. Wawrzuś płakał gorzko, odczuł śmierć ojca Szymona żałośliwym bólem kochającego serca. Wszak pierwszą noc w Krakowie spędził pod dachem klasztornym, wniesiony na miłosiernych rękach świętego. I od tej pierwszej godziny doznawał bez ustanku jego tkliwej, prawdziwie ojcowskiej opieki. On go pocieszał w tęsknocie za Matusią i przyrzekał z taką pewnością, że ją za niedługie lata zobaczy. On mu wyszukał dobrego pana. On go uczył świętych prawd wiary. On słuchał pierwszej spowiedzi. On go zachęcał do pokory i wytrwałości, gdy się nudne terminowanie ustwosza dziecku przykrzyło. Do niego biegł Wawrzuś pochlubić się pochwałą mistrza. U jego nóg siedząc, marzył głośno, że sam kiedyś także mistrzem będzie. A teraz nie miał już nikogo na całym Bożym świecie. Czas biegł szybko, miesiące mijały. W warsztacie mistrza Wita pracowano z natężeniem. Coraz to nowy obraz odkładali czeladnicy, gotowy do obejrzenia i poprawek. Stwórz nadawał ostateczne wykończenie artystyczne mniej doskonałym rzeźbom. Przy olbrzymich zaś figurach, Wchodzących w skład głównej grupy, pomagał ojcu stanko, obrabiając je z grubsza. Jakkolwiek złotnikiem i pozłotnikiem był z rzemiosła, miał uzdolnienie i do rzeźby. I teraz, jako tak zwany punktator, wielce był przydatny w pracowni. Wawrzusiowi dawano do roboty czasem jakieś skrzydło anielskie. To znów podrzędne figurki, takie same, jakie wykonywali młodsi czeladnicy, a dopiero pomiędzy kilku jednakich lecz niejednako dobrze wyrzeźbionych, wybierał stworz najlepsze. Prawie zawsze wybór padał na pracę dwunastoletniego Terminatora. Szczęściem dla chłopca to wyróżnianie go tak pochlebne nie gniewało współzawodników. Jakoś umiał ich od samego początku ująć swym pokornym obejściem. Nigdy się nie chełpił, ani ponad mniej zdolnych nie wynosił. A co najważniejsze, brał do swej izdebki roboty starszych towarzyszy, gdy który szedł bawić się do gospody lub hulać na weselu. Wawrzuś pracował wieczorami, a nazajutrz, po niewyspanej nocy, mógł sobie czeladnik drzemać ukradkiem przy warsztacie. Robota na tym nie cierpiała. Figury świętych apostołów Jakuba, Andrzeja, Piotra, Jana i Tomasza były już gotowe. Stworz namozolił się nad nimi kilkanaście miesięcy, ale też nawet sam, tak wiele wymagający od innych, a tak niezmiernie surowy sędzia własnej pracy, z zadowoleniem spoglądał na swe dzieło. Pewnego wieczora, Wawrzuś zakradł się do pracowni, by korzystając z nieobecności mistrza, napatrzyć się dowoli wspaniałym posągom pięciu apostołów. Pewny był, że mu nikt nie przeszkodzi ci uczniowie uciekali z szopy, skoro się tylko dzień ukończył. Wcale im nie było pilno tam wracać. Stworz wybrał się na pogawędkę do kalimacha i zapowiedział żonie, by nań z wieczerzą nie czekała. Stanko! Tego najmniej się można było spodziewać, bo wszystkie wolne wieczory spędzał u stryja Macieja. Miał tam żywy posąg do uwielbiania, czarnooką jadwisie. Wprawdzie bliskie pokrewieństwo stało wielce na przeszkodzie małżeństwu, ale młodzi ufali, że prawdziwa miłość wszystko zwycięży. Zwłaszcza, że i ojcowie także sobie tego związku życzyli. Jakże się miał Wawrzuś oprzeć pokusie, gdy druga taka wyborna sposobność nieprędko się nadarzy. Powyciągał z kątów kaganki olejne, których kilkanaście zawsze było w pogotowiu na wypadek, gdyby mistrzowi przyszła chęć pracować w nocy zaświecił ze sześć, żeby widzieć jak najlepiej i stanął sobie na podwyższeniu przy świętym Piotrze. Oj Boże, Boże, jak też to wyrobione i włosy, i oczy, i zmarszczków po twarzy tyle. Staruszek widno był, albo i ta ręka, cale jak żywa. Ach, miłosierny Panie Jezu, dajże mi też choć za dziesięć lat, choć na podobę drugiego takiego mistrza chyba cały świat nie ma. Wielkie szczęście od Boga, że mi jego uczniem, gdyby nie ojciec Szymon, gdyby nie ksiądz kanonik, może bym gdzie zmarniał, albo do złych ludzi przystał. Pójdę se teraz po schodach do świętego Jędrzeja. A to co za światło w warsztacie, dał się słyszeć głos z podwórza. Wyście to ojcze, matka mówili, że was nie ma. Wawrzek? Cóż ty tu robisz? Jeszcze ogień zapuścisz. Stanko, bój się Boga, nie wydaj mnie. Właśnie, że poskarżę ojcu. Niechby gdzie broń Boże iskierka padła, tyle lat ciężkiej pracy ludzkiej. Tyle kosztownych dzieł poszłoby z dymem. Gadaj, po coś tu przylazł. Chciałem się raz napatrzyć do sytości. Mało ci dnia? We dnie, przy mistrzu nie śmiem. No, dziękuj Bogu, że ja wcześniej powróciła, nie ojciec, bo by krucho było ze skórą, gdyby cię tu przyłapił. A ja sobie rachował, że i ty posiedzisz u stryjka. E, byłbym siedział, a jakże? I nostryjne głowa rozbolała i musiałem się wynosić. Stanko, mujeś ty. No co? Opowiedz mi, jak to ma być w ołtarzu, bom strasznie ciekawy. Że szafa zamykana, że małe obrazy dokoła, to wiem, ale co więcej, co ci święci ludzie mają tam do roboty? Zaraz ci dokumentnie wytłumaczę, żebyś rozumiał, jak się będzie ołtarz składało, co przedstawiają osoby i co to wszystko razem znaczy. Słuchaj więc. Po wstąpieniu pana Jezusowym, mówi starodawna opowieść, mieszkała najświętsza matka w małym domeczku u stóp góry Syjonu. Gdzie ta góra? W Ziemi Świętej, tam, gdzie się nasz Zbawiciel narodził, gdzie żył, nauczał i gdzie został ukrzyżowany. Tedy mieszkała tam cicho, w ukryciu, przez lat czternaście. Jednego razu ukazał jej się Anioł i oznajmił, że za niedługo żywot ziemski zakończy. Bardzo się Panna Maria uradowała, jako że okrutnie za synem swoim Jezusem tęskniła, ale prosiła Anioła, by jej wyjednał u Pana Boga trzy rzeczy. Pierwsze, żeby sam Chrystus Pan przyszedł do niej w godzinę śmierci. Drugie, żeby jej przybrane dzieci apostołowie byli przy niej także. A trzecie, żeby ani na okamgnienie diabła nie widziała. I stało się wszystko tak jak żądała. Gdy umarła, święte ciało złożono do grobu, i apostołowie przy nim czuwali modląc się. Trzeciego dnia ukazał im się Pan Jezus i zapytał, jaką ma cześć oddać swej matce. Odpowiedzieli. Posadź ją, panie, żywą po prawicy swojej. Wtedy na rozkaz boski powróciła dusza do martwego ciała i żywą pannę Maryję unieśli aniołowie do nieba, gdzie jest od trójcy świętej ukoronowana. Wtedy już będziesz miał całość w oczach, prawda? A jakże, wielki obraz w środku, no, ale jeszcze osoba Matki Boskiej ani zaczęta. Właśnie ojciec mówili, że w tym tygodniu dadzą namsze co by godnie mogli rozpocząć ten święty wizerunek i Bożej Matce w niczym nie uchybić. Jakże to? W środku łóżko będzie stało, czy co? Nie, w pośrodku właśnie będzie klęczeć Najświętsza Panna, jako że ją ostatnia chwila przy modlitwie spotkała. Ten wysoki apostoł z wielką brodą, święty Jakub Starszy, będzie ją podtrzymywał, a wszyscy inni najdą się dookoła, płaczący i modlący się. Powyżej matka z synem w otoczeniu aniołów, a na samym szczycie trójca święta i koronacja. Ach, jeszcze tyle roboty! Kiedy będzie koniec? Tego nikt nie przewidzi. Ojciec ma takie dni, co starczą za miesiące, w rękach mu się pali robota. Za się przychodzą tygodnie, gdzie go niechęć ogarnia. Zda mu się, że nic nie zdoli. Wtedy chce wszystko rzucić i uciekać na koniec świata. Trzeba wtedy pilno na nie zważać i kogoś mądrego upraszać, co by mu te smutki pędził z głowy, a otuchą krzepił Jego wielmożność pan Kalimach i jego wielebność ksiądz Hejdek najlepiej to umieją Wiesz co? Uciekajmy, już późno dostalibyśmy oba po uszach, gdyby nas ojciec zastał Pogasili z wielką ostrożnością kaganki, przewietrzyli warsztat, by swąd knotów dymiących nie pozostał w szopie i nie zdradził na zajutrz niedozwolonych nocnych odwiedzin. Mijały dni za dniami, podobne do siebie. Mistrz żwit, szalał z gniewu, o lada drobnostkę. To znów rad był wszystkim i wszystkiemu, a po godzinie znowu go złość ogarniała. Im dalej postępowała robota, tym dobre chwile pojawiały się częściej i trwały dłużej. Jakkolwiek stworz nie dowierzał własnym siłom i talentu swego nie cenił zbytnio, co jest zawsze cechą ludzi genialnych, jednak musiał widzieć, że dzieło stworzone przez niego jest potężne. To przeświadczenie równoważyło jego chwiejny, fantastyczny humor. Obowiązkiem Wawrzusia jako najmłodszego z uczniów było sprzątanie warsztatu po skończonej robocie. Zmiatał wióry i trzaski do kąta. Zgarniał je na wielką płachtę i odnosił na górę do pani majstrowej, na podpałkę w piecu. Miał także mieszek do odmuchiwania rzeźb skórzu. Gotowe zaś obrazy, odwrócone ku ścianie, jeszcze bywały szmatami okrywane. Pewnego dnia pod wieczór właśnie był zajęty porządkowaniem, gdy ktoś drzwi pracowni otworzył i wszedł ksiądz Makary, gwardian Bernardynów. Laudetur Jezus Christus! — Na wieki wieków — odpowiedział chłopiec, nieświadomy łaciny i pocałował ojca gwardiana w rękę. — Nie ma nikogo? Oj, szkoda, miałem pilną sprawę, myślałem, że jeszcze któregoś zastanę. — Raczcie wasza przewielebność, mnie dać zlecenia, a ja powtórzę, komu rozkażecie. — Nie Jurek albo Krystek, a może Jacuś przyjdzie do klasztoru wolną godziną rozmówić się ze mną co do jasełek. — Darujcie, wielebne ojcze, co to takiego? — Nie wiesz? To są małe drewniane osóbki wyrobione na podobieństwo najświętszej panienki, świętego Józefa, dzieciątka Jezus w żłóbku. Potem pasterze z darami, wół i osioł do stajenki. Wszystko pięknie wyrzezane z drzewa i farbami powleczone, co by jak najpodobniej wyglądało. Podczas świąt Bożego Narodzenia ustawia się te figurki w bocznej kaplicy, i po nieszporach schodzą się ludzie przypatrować jasełkom przy czym braciszkowie nasi kolendują, a naród uczy się tych pieśni słuchając i potem doma, zamiast bezecnych śpiewek, grzesznych rozmów i pijaństwa, śpiewają sobie wieczorami o Maryi i Dzieciątku. Wawrzusiowi aż się oczy zaiskrzyły. A, to proszę waszej wielebności, może bym ja... Cóż ty? Ja bym zdolił zrobić takie osupki. Idźże, Idź, że idź. Aniś jeszcze od ziemi nie odrósł. Tobie miotła i mieszek do kurzu, a nie dłuto. Chyba na śmiech ludziom, a nie ku Bożej chwale. Czekajcież, pokażę wam coś! Pobiegł do kącika, gdzie miał złożone swoje narzędzia, i wyciągnął z pod szmatki dwa aniołki w locie, trzymające tkaninę ułożoną w kształcie baldachimu. No, to to rozumiem. Kto takie śliczności urobił, temu jasełka nie dziwne. Powiedz, że mu, niech do mnie przyjdzie w niedzielę, to sobie dokładnie obliczymy, ilu pasterzy, jacy mają być trzej królowie. Jednym słowem, trzeba się umówić. Pewno jacuś, bo go mistrz chwalił raz przede mną. E, co by ta czekać niedzieli, ugadajmy se wszystko choćby i dziś. Odparł Wawrzuś i wyszczerzył zęby w rozradowaniu wielkim. Szkoda czasu mi trężyć z głuptakiem. Mówię ci, niech tamten przyjdzie w niedzielę. Ano, wola wasza, mam czas, to przyjdę i w niedzielę. Drwiny se robisz z duchownej osoby, z uchwalcu jeden? O Jezu, jakoś inaczej mam gadać. Gdy ja żyzałem te aniołki, mają ulatować nad Panem Jezusem malućkim, gdy Panna Maryja klęczy przed ołtarzem w świątyni. Nie może to być. Oj, gdyby ojciec Szymon żył, to by poświadczył za mną. Zresztą, jak nie wierzycie, to zapytajcie samego mistrza. No, 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 sam nie wiem, co o tym mniemać. mać. Także wam się to dziwne zdaje? Czwarty rok dobiega, jak się tu uczę. Co bym za matoł był, gdybym do tej pory i no do zamiatania wiórów był dobry? — Dziękuj, że co dzień panu Jezusowi, Matce Najświętszej i swemu patronowi, bo to ich niezmierna łaska, nie twoja zasługa, że masz taki zmysł w palcach. Tedy wyrzezaj ze dwóch pastuszków na próbę i przynieś mi pokazać. — A może nie wolno? Tyle tu macie roboty. Jakoż będziesz tracił czas, gdy masz inszą powinność. Ani mi to w myśli nawet. Dzień do mistrza należy, to się rozumie, ale wieczory moje. Zresztą, jak się boicie, to poproszę. Mistrz nawet przykazuje, abym se wolnym czasem rękę wprawiał i rzezał, co mi do głowy przyjdzie. Pewno i wasze jasełka pilne, to się będę kwapił co ino zdole. Słuchaj, że co ma być. Dwunastu pastuszków, starszych i młodszych. Przenajświętsza rodzina, trzej królowie, wół, osioł, Podarunki dla dzieciątka i co ci się zdawać będzie ku ozdobie: czy jakie drzewko, czy zwierzę. Jednym słowem, piękne jasełka. Pomyśl, rozważ, obrachuj, a w niedzielę przyjdziesz mi powiedzieć, jakiej zapłaty żądasz za tę robotę. O, przewielebny ojcze, gdzieżbym ja za pieniądze? Jak żywo jednego grosza nie chcę. Gadaliście tylko co, że mam panu Jezusowi dziękować. Słowami nie zdolę, bom głupi, niechże te jasełka za podziękę staną. Jedna ino rzecz będzie was kosztować: pomalowanie i gdzieby koniecznie trzeba było, wyzłocenie. Na ten przykład ubiory i korony trzech królów. Tego ja nie umiem i to by może zrobił stanko. Pogadaj z nim, a co się będzie należało, zapłacę.